inne sprawy, to powiem, że Zarząd Powiatu otrzymał ostateczne dane dotyczące subwencji oświatowej na ten rok i niestety to jest przykra informacja, o 650 tysięcy subwencja oświatowa rok do roku jest niższa. Generalnie musimy w tej chwili według tych informacji, które przekazuję na skarbnikową, no 1,5 miliona dokładać do oświaty. Ta sytuacja będzie się prawdopodobnie, nie będzie się polepszała, dlatego że ten nisz demograficzny, który był w szkołach podstawowych i gimnazjach, on teraz przeszedł do szkół średnich. I już w tej chwili podjęliśmy pewne rozmowy z dyrektorami. Później skierujemy taki program, nie nazwę go naprawczym, ale oszczędnościowym, na posiedzenie zarządu, żeby po prostu zminimalizować jakoś te koszty, dlatego że jeżeli to, te koszty nasze związane z oświatą będą tak szybko rosły, to my nie będziemy mieli środków finansowych na inwestycje. A chcemy inwestować i w szkolnictwo zawodowe, chcemy inwestować tutaj w budowę sali, myślimy też o drogach, więc musimy podejmować takie działania i podejmujemy je nie tylko w tych jednostkach oświatowych, ale również i w starostwie, w PZD. Szereg zadań, nie chciałbym Państwu mówić o szczegółach. Natomiast tutaj mówię o tym dlatego, że to nie są działania popularne dla zarządu i dla mnie jako starosty, bo one się często wiążą z jakimiś obostrzeniami, z zmniejszeniami środków finansowych. Ale wydaje mi się, że no niestety nieraz trzeba podejmować decyzje trudne, bolesne i do Państwa pewnie też będą docierały takie uwagi, że to może jest niepotrzebne, czy zbędne, czy można by było tego uniknąć. Po prostu pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Jeżeli nam brakuje 1,5 miliona, będziemy dokładali na przykład 2 miliony, to w pewnym momencie nie wytrzymamy tych obciążeń. Musimy po prostu tak, gdzie się da, wprowadzić takie działania, które pozwolą nam również inwestować, bo bez inwestycji w oświatę czy w drogi i tak dalej, no to też ten powiat zatrzyma się w rozwoju.